Fajnie będzie Bogu na tym miejscu. Zanim rozpoczniemy, skłońmy nasze głowy do modlitwy. Dobry nasz Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za możliwość pochylenia się nad Twoim Słowem. Dlatego prosimy Cię teraz o Twojego Ducha, byśmy mogli właściwie je zrozumieć, przyswoić i radować się nim. O to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, nadal omawiamy kalendarz Mesjasza, czyli w jaki sposób Jezus wypełnił starotestamentowe święta ceremonialne. Jak pamiętacie, już omówiliśmy właściwie niemal wszystkie święta, jakie mamy w kalendarzu hebrajskim. Zostało nam jeszcze święto Purim, o którym sobie dzisiaj powiemy. Jest ostatnie święto w kalendarzu hebrajskim. Powiemy sobie o nim w powiązaniu z jego znaczeniem w typologii Chrystusa i jego ludu. Tytuł kazania to Purim i ostateczne wybawienie. Dlatego, że nakreślimy sobie takie podobieństwo między wybawieniem Żydów za dni Estery, a wybawieniem ludu Bożego w czasie końca. Jakie w tym wszystkim ma to znaczenie, jakie ma znaczenie dla nas dzisiaj święto Purim? Jest to święto, które jest zwane także świętem losów. I ono wywodzi się oczywiście z tej historii zapisanej w księdze Estery. Jest to jedyna wzmianka w całej Biblii odnośnie tego święta. Zatem Purim, podobnie jak Chanuka, nie wywodzi się z ksiąg mojżeszowych. Jednak Bóg zdecydował, aby wzmianka o nim znalazła się w Biblii i jest potem też powód. Ma on miejsce 14 dnia miesiąca Adar, ostatniego miesiąca w kalendarzu żydowskim, czyli w kalendarzu gregoriańskim, to jest przełom lutego i marca. No oczywiście nie da się mówić o Purim bez nakreślenia genezy tego święta według księgi Estery. I ja nie będę dzisiaj omawiał szczegółowo tej księgi, bo bardzo dobrze znamy tę historię i myślę, że wszyscy bardzo dobrze tu znają, są obecni, księgi Estery. A kto nie, może sobie śmiało przypomnieć, przeczytać sobie całą księgę Estery. Jednak popatrzymy na nią z perspektywy typologii, bo wydarzenia z tej księgi są taką typologią czasów końca, kiedy lud Boży znajdzie się w ucisku, gdy Jezus przyjdzie po raz drugi. Nakreślmy kontekst historyczny, więc najpierw daty. W latach 605 do 539 przed naszą erą lud Boży był w niewoli w Babilonie. W 539 roku Medopersja zadała Babilonowi śmiertelną ranę. Piąty rozdział Księgi Daniela. W 536 roku dekret Cyrusa o wolności obywatelskiej i religijnej dla wszystkich ludów. Izrael mógł powrócić do swojej ziemi, aby odbudować świątynię, miasto i mury, które zniszczył Babilon. Dekret został wydany w Suzie, stolicy Imperium Medoperskiego. Bóg wezwał wielu swoich ludzi z Babilonu, ale odmówili oni usłuchania wezwania. W 520 roku król Dariusz Hystaspes wydał kolejny dekret nakazujący ludowi Bożemu opuszczenie Babilonu i powrót, aby odbudowali swoje miasto, mury i świątynie. I znowu niewielu usłuchało tego wyzwania. I w roku 483 przed naszą erą został wydany kolejny dekret, wydany w stolicy Medopersji, odbierający Żydom wolności religijne i obywatelskie. Ponieważ nie opuścili Babilonu w czasach dobrobytu, teraz stoją w obliczu ciężkiej próby i groźby śmierci. Jeżeli znamy proroctwo z Księgi Daniela z 8 rozdziału, 20 wierszu, jest tam mowa o bestii z dwoma rogami. I ta bestia najpierw daje wolność ludowi Bożemu, a potem ją odbiera. Jakich mamy bohaterów w tej historii? Postać polityczna to oczywiście król Achaszwerosz. Tak nazywali go Hebrajczycy. My znamy go pod greckim imieniem Xerxes. Król ma prawo ogłaszać dekrety cywilne i je egzekwować. Koalicja religijna to Haman i jego żona Zeresz. I za jakiś czas wyjaśnię, dlaczego religijna. No, postać prześladowana to Mordochaj i jego lud. I jest też postać wstawiennicza. Ktoś, kto się wstawia. Kim jest ktoś, kto się wstawia w księdze Estery? No sama Estera, prawda? A co znaczy jej imię? Gwiazda. Ciekawe, prawda? No, bardzo ciekawe do podobieństwa. Zobaczmy zatem, co takiego było osią sporu w tej historii. Otwórzmy trzeci rozdział Księgi Estery. Po tych wydarzeniach, wersety pierwsze i drugie, po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hamedaty, potomka Agaga i wywyższył go. Przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. To też wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Mamy tu dwa bardzo ważne wydarzenia.
występujące razem, klękać i oddawać pokłon. Za każdym razem, gdy w Starym Testamencie używane są razem te czasowniki, to one odnoszą się do oddawania czci i szacunku Bogu. Zatem jest to kult. Haman żąda dla siebie czci, jaka należy się Bogu, a król, władza cywilna, nakazuje wszystkim, aby Hamanowi tę cześć oddawali. Więc można by powiedzieć, że jest to sojusz Kościoła z państwem. Natomiast Mordochaj jako wierny Żyd nie może tego uczynić, tak samo jak trzej młodzieńcy w Danielu 3. Tak? Oni też nie oddali czci złotemu posągowi, nie kłaniali się. Oto dlaczego Haman i Zeresz, jego żona, to koalicja religijna. Więc mamy tu do czynienia z aspektem stricte religijnym. To jest ten aspekt, który jest kluczowy do zrozumienia, czemu zaplanowano zagładę ludu Bożego w czasach Hamana. Za planem zagłady Żydów stał zresztą sam Książę Ciemności. Czytamy o tym w książce Prorocy i Królowie, strona 385. Sam szatan, ukryty sprawca intrygi, starał się zgładzić z powierzchni ziemi tych, którzy zachowywali wiedzę o prawdziwym Bogu. I teraz w Estery, trzecim rozdziale, trzecim wierszu, mamy przeciwstawione ze sobą te dwie reguły. Przykazania Boże kontra przykazanie władzy cywilnej. Rzekli więc dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, do Mordochaja: dlaczego ty przekraczasz zarządzenia królewskie? Dlaczego przekraczał zarządzenia królewskie? Bo stały one w sprzeczności z prawem Bożym, które mówi, że cześć można oddawać jedynie prawdziwemu Bogu. Haman wpada zatem w gniew i wpada na straszny pomysł. Estery 3, wersety 5-6. Gdy zaś sam Haman stwierdził, że mój Mordochaj nie klęka przed nim, pokłonu mu nie oddaje, wpadł we wściekłość i uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie podnieść rękę na samego Mordochaja, skoro ujawniono przed nim jego narodowość, szukał Haman sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Achaszwerosza jako rodaków Mordochaja. I teraz będzie szczegół dotyczący późniejszego święta Purim w 7 wierszu. W miesiącu pierwszym, to jest miesiącu Nisan, w 12 roku panowania króla Achaszwerosza rzucono w obecności Hamana pur, to znaczy los co do każdego dnia i każdego miesiąca, i los padł na 13 dzień 12 miesiąca, jest miesiąca Adar. Rzucanie losów było praktyką stosowaną w Starym Testamencie do poznania woli Boga. Jednak w tym przypadku nie mamy do czynienia oczywiście z przedstawicielami ludu Bożego, tylko z poganami. Tak? Haman prawdopodobnie korzysta z pomocy kapłanów perskiej religii, żeby wskazali mu przy pomocy losów wolę bogów, kiedy Żydzi mają zostać wytraceni. Ale prawdziwy Bóg wcale nie jest nieobecny w tej historii. To właśnie ręka jego opatrzności pozwoliła wylosować możliwie najbardziej odległy termin planowanej zagłady ludu Bożego, bo wydarzenia, o których czytaliśmy, toczą się w pierwszym miesiącu, a zagłada miała mieć miejsce dopiero w 12. Więc Bóg daje swojemu ludowi potrzebny czas. Haman udaje się do króla, przedstawia mu swój plan. I zwróćcie uwagę na oskarżenia, jakie zostały wysunięte przez Hamana. Estery 3:8. Wtedy rzekł Haman do króla Achaszwerosza: jest jeden lud, rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszystkich prowincjach twojego królestwa, mający inne prawa niż wszystkie ludy, nie przestrzegają oni praw królewskich, to też nie jest rzeczą korzystną dla króla takich pozostawić. Więc jakie to były argumenty? Według Hamana Żydzi to mała, rozproszona, wszechobecna resztka rozrzucona po całym świecie. Mają inne prawa niż wszystkie narody. Nie przestrzegają praw królewskich. Tu chodzi o dekret o oddawaniu czci. Ich obecność stanowi ryzyko dla stabilności twojego królestwa. Jednak tak naprawdę lud Boży nie stanowił dla królestwa żadnego zagrożenia. Resztka stanowiła zagrożenie dla religijnej supremacji Hamana, a nie politycznej supremacji króla. Niemniej jednak król godzi się na wydanie dekretu śmierci przeciwko nim, naiwnie nie pytając o żadne szczegóły. Jego zaufanie do Hamana było na tym etapie bardzo duże. Więc pomówmy teraz o cechach dekretu śmierci, jaki został wydany, i to jest wiersz 9. Jeżeli król uzna to za dobre, mówi Haman, niech zostanie wydane zarządzenie, że mają być wytępieni, a ja odważę 10 tysięcy talentów srebra do rąk wykonawców, aby wnieśli je do skarbców królewskich. Więc cechy dekretu. Zaproponowany władcy politycznemu przez doradcę religijnego. Król zostaje oszukany przez swojego doradcę lub konsultanta. Król bezgranicznie ufa swojemu doradcy. Król myśli, że resztka stanowi zagrożenie dla stabilności politycznej jego królestwa. Haman jawi się jako przyjaciel króla, a Mordochaj jako jego wróg. Ekonomiczna korzyść jest zapewniona dla skarbca królewskiego. Z kolejnych wersetów dowiadujemy się, że dekret ten był powszechny, miał datę i rygor wykonania go przez wszystkich.
wersety od 12 do 14. Zwołano potem pisarzy królewskich 13 dnia pierwszego miesiąca i napisano wszystko, co rozkazał Haman do satrapów królewskich, do wszystkich namiestników ustanowionych po prowincjach i do książąt poszczególnych ludów po prowincjach, ich własnym pismem i w ich własnym języku. Napisano w imieniu króla Achaszwerosza i opieczętowano sygnetem królewskim. Wysłano te listy przez gońców do wszystkich prowincji królewskich, że ma się wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów, od chłopca do starca, dzieci i kobiety, jednego dnia. Mianowicie 13 dnia 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar, minie ich zaś należy zagrabić. Odpis tego pisma miał być podany jako ustawa dla wszystkich prowincji i ogłoszony wszystkim ludom, aby przygotowane były na ten dzień. Jeśli pamiętacie historię Daniela z 6 rozdziału Daniela w Lwiej Jamie, tak, to na pewno pamiętacie, że prawo Medów i Persów nie mogło być cofnięte. Wydawało się więc, że lud Boży czekała nieodwracalna zguba. A co tymczasem robili razem władza polityczna i doradca religijny? Pili wino. Estery 3:15. Gońcy wyruszyli na rozkaz królewski, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Haman zasiedli do picia, podczas gdy miasto Suzę ogarnęło przerażenie. Tymczasem lud Boży przeżywał bolesny czas ucisku lub trwogi. I tu mamy 4 rozdział, wersety 1 i 3. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, oddział się w wór i posypał popiołem, poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a gorzki krzyk. A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem i płaczem i biadaniem. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. Wydawało się, że nie ma nadziei, ale jednak była nadzieja. Tylko jedna. Był ktoś, kto mógł być pośrednikiem, kto mógłby wstawić się za ludem Bożym u króla. To była Estera, która z rządzeniem opatrzności została królową, zanim została związana intryga Hamana. To jest bardzo ciekawe, że Bóg już zawczasu przygotował drogę ucieczki. Estera jest najbliższą krewną Mordochaja. Jej sprawy są połączone i splecione ze sprawami jej ludu. Zatem Mordochaj przekazuje za pośrednictwem posłańca potrzebne informacje Esterze i prosi ją, aby wstawiła się u króla za ludem Bożym. Estera oczywiście waha się, jak wiemy. Więc Mordochaj musi wskazać Esterze, że to Boża opatrzność umieściła ją na tronie. Wersety 13 i 14, wersety, które dobrze znamy, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? I wtedy Estera mówi, dobrze, jeśli mam zginąć, to zginę. I po okresie 3-dniowego postu udała się przed oblicze króla jako pośrednik, aby wstawiać się za swoim ludem. Ważne jest to, że to nie było wstawiennictwo za grzech, ale wstawiennictwo dla ochrony jej ludu. Zanim jednak udała się do króla, zrobiła coś ważnego. Zmieniła szaty. Rozdział 5, wiersz 1. Trzeciego dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Królewskiego naprzeciw Pałacu Królewskiego. Król zaś siedział na swoim królewskim tronie w Pałacu Królewskim naprzeciw wejścia do pałacu. Estera zyskała łaskę u króla. Król wyciągnął ku niej swoje berło, co oznaczało łaskę. Dzięki temu mogła wdrożyć swój plan. Nie powiedziała wszystkiego od razu. Zaprosiła króla i Hamanę na uczta. Nie chciała Hamana zdemaskować od razu. Więc po uczcie poprosiła ich, aby następnego dnia też przyszli. Haman bardzo się cieszył z powodu przychylności króla i królowej, ale było coś, co mu zepsuło humor. Wracając z uczty, znowu zobaczył tego wrednego Mordochaja, jak tak sobie siedział w bramie i ani myślał się mu pokłonić. Jak tak o tym rozmawiał z żoną i przyjaciółmi, to podsunęli mu pomysł. Wiersz 13, 14, 5 rozdziału. Haman mówi tak, ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, póki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w bramie królewskiej. Wtedy powiedziała do niego jego żona Zeresz i wszyscy jego przyjaciele, niech sporządzą szubienicę wysoką na 50 łokci, a jutro rano powiedz do króla, aby na niej powieszono Mordochaja. Potem idź wesół z królem na ucztę. Rada ta podobała się Hamanowi, więc kazał sporządzić szubienicę. Zeresz wydaje się tu być taką szarą eminencją. Ktoś, kto pozornie pozostaje w cieniu, ale tak naprawdę pociąga za sznurki. I wydawałoby się, że los wiernej Bożej resztki w osobie Mordochaja jest już przesądzony. Ale nieoczekiwanie
Boża opatrzność wywróciła misterny plan do góry nogami, bo to teraz zostaną otwarte księgi. Rozdział 6, wiersze 1 i 2. Ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. Znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Biktanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów progów, którzy przygotowali zamach na króla Achaszwerosza. Przypadkiem król nie mógł spać tej nocy. Przypadkiem wpadł na pomysł, żeby mu poczytali kroniki. Przypadkiem przeczytali mu akurat o Mordochaju. Czy to był czysty przypadek? Nie, Boża ręka tym kierowała. Zatem przeczytali mu o Mordochaju i wyszło na to, że Mordochaj nie jest wrogiem króla. Przeciwnie, jest lojalnym obywatelem, który kiedyś przysłużył się królowi, udaremnił zamach na króla, ale dziwnym trafem nie został za to należycie wynagrodzony. Mordochaj nie oddał królowi przysługi, bo oczekiwał nagrody, tylko dlatego, że był prawy i lojalny. A nagroda była dla niego odłożona w swoim czasie. Król więc mówi, no trzeba nagrodzić Mordochaja. I pyta się Hamana, jak należy postąpić z człowiekiem, którego Bóg chce uhonorować. A że Haman myśli tylko o sobie, więc zakłada, że król mówi o nim. Dlatego odpowiedział królowi, tak jak odpowiedział, wersety 7 do 9, rzekł więc Haman do króla, dla męża, którego król chce odznaczyć, należy przynieść szatę królewską, w którą ubiera się król, i sprowadzić rumaka, na którym jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i tego rumaka należy przekazać w ręce najznakomitszego z książąt królewskich, przyodzieć w tę szatę męża, którego król chce odznaczyć i obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i obwoływać przed nim, tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. I w tym samym momencie, w którym Haman chce zabić Mordochaja przez powieszenie, przez co chce go publicznie zhańbić i upokorzyć, w tym samym momencie Mordochaj zostaje publicznie wywyższony. Wiersze 10 i 11. Wtedy rzekł król do Hamana, weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś, i uczyń tak z Żydem Mordochajem, który przysiaduje w bramie królewskiej. Niczego nie zaniechaj z tego wszystkiego, co powiedziałeś. Haman wziął więc szatę i rumaka, przyodział Mordochaja i obwoził go po placu miejskim, wołając przed nim, tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. I teraz karty zostaną całkiem odkryte. Na kolejnej uczcie, w rozdziale 7, Estera objawia przed królem, że Haman zaplanował zagładę jej i jej ludu. No król się bardzo zdenerwował. Wyszedł do ogrodu. Gwałtowna reakcja króla wskazuje, że zrozumiał on, że był oszukiwany, iż zwodzony przez swojego doradcę. Moje przypuszczenie jest takie, że król był przekonany, iż plan Hamana był celowo wymierzony przeciwko królowej, co urągało także godności i honorowi króla. Wiemy, że tak nie było, bo Haman nie wiedział, że Estera była Żydówką. Jednak Pan Bóg posłużył się tym faktem, by ratować swój lud. Haman zrozumiał sytuację, i tak jak i król, więc wiedział, że jest zgubiony. Dlatego błagał Esterę o litość. Estery 7:7. Wtedy król wściekły wstał od uczty, udał się do ogrodu pałacowego, Haman zaś wstał, aby błagać królową Esterę o życie. Widział bowiem, że jego nieszczęsny kres jest już u króla postanowiony. Ale dla Hamana zakończył się czas łaski. Nie ma pośrednictwa ani łaski dla tych, którzy świadomie trwają w grzechu, aż do przekroczenia wyznaczonej granicy. 10 wiersz. Powiesili tedy Hamana na szubienicę, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała. I chociaż tego strasznego dekretu nie dało się cofnąć, bo jak mówiłem, nie można było cofnąć tego dekretu, to Mordochaj, który otrzymał od króla autorytet, ogłosił, że w wyznaczonym pierwotnie dniu zagłady Żydzi będą mogli się bronić. I tak oto teraz ofiarami Żydów stali się ci, którzy ostrzyli sobie na nich zęby. 9 rozdział, wersety 1 i 2. W 12 miesiącu, to jest miesiącu Adar, 13 dnia, gdy rozkaz królewski i jego ustawa miały być wykonane, a wrogowie Żydów spodziewali się wziąć górę nad nimi, nastąpiła odmiana taka, że Żydzi wzięli górę nad tymi, którzy ich nienawidzili. Mianowicie Żydzi zebrali się po miastach, gdzie byli, we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza, aby podnieść rękę na tych, którzy pragnęli ich zguby. I ani jeden im się nie opierał, gdyż strach przed nimi padł na wszystkie ludy. Ellen White dodaje ważny szczegół. Książka Prorocy i Królowie, strona 387. Potężni mocą aniołowie zostali posłani przez Boga, by strzec jego lud, gdy Izraelici zebrali się, aby stanąć w obronie swego życia.
Oto był też powód, dla którego taki strach padł na te wszystkie narody. To było nadnaturalne, bo to aniołowie Boży wspierali lud Boży. Ostatecznie po cudownym wybawieniu, które przyszło w miejsce pierwotnie zapowiadanej zguby, nastał dla ludu Bożego czas nieopisanej radości i świętowania. I to był początek obchodzenia święta Purim, święta radości na pamiątkę wybawienia. Rozdział 9, wiersze 20 do 22. A Mordochaj spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza, bliskich i dalekich, zobowiązując ich, aby rokrocznie święcili 14 dzień miesiąca Adar i 15 dzień tegoż miesiąca, jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich, i jako miesiąc, w którym troska zamieniła się im w radość, a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili je dniami ucztowania i radości i wzajemnego przysyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich. Zauważcie, że radość z powodu wybawienia nie oznaczała tylko ucztowania, ale i okazywanie wzajemnej uprzejmości oraz troski o potrzebujących. To jest bardzo piękne. I choć w księdze Estery imię Boga nie jest wspominane, jak wiemy, to jego działanie poprzez niespodziewane zbiegi okoliczności i zwroty akcji jest oczywiste. I teraz pomówmy o typologii księgi Estery i święta Purim, czyli o tym, jak to się wszystko powtórzy na globalną skalę w czasie końca. Jakie mamy zasady takiej interpretacji? Chrystus jest bohaterem wszystkich proroctw biblijnych. Historia powtarza się na skalę światową. Wszystkie księgi Biblii spotykają się i kończą w objawieniu, czyli w Apokalipsie. Izrael dzisiaj jest ogólnoświatowy i duchowy. I dosłowne postacie z księgi Estery są symbolami globalnych systemów. I teraz popatrzmy na kontekst historyczny czasów końca. W latach od 538 do 1798 duchowy Izrael Boży znajdował się w duchowej niewoli duchowego Babilonu. Zgadza się? 1260 lat supremacji papieskiej. 1798 rok. Duchowy Babilon otrzymał śmiertelną ranę. Tak? 1791 rok. Została spisana pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji, która gwarantuje pełną wolność obywatelską i religijną do oddawania czci Bogu zgodnie z nakazami indywidualnego sumienia. Bóg wzywa Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, by wyszedł z Babilonu i przywrócił to, co zostało zburzone przez duchowy Babilon. Tylko mała resztka odpowiedziała na wezwanie Boga. Od tego czasu wydano wiele wezwań. Bestia z dwoma rogami jak u baranka. Znowu mamy bestię z dwoma rogami. To nie jest przypadek. Ona ma dwa rogi jak u baranka. One oznaczają republikanizm i protestantyzm. To są dwie zasady, dwa królestwa w jednym narodzie. Rozdział kościoła od państwa. Republikanizm. Państwo bez króla i protestantyzm, czyli kościół bez papieża. I ten naród na końcu będzie mówić jak smok. To czytamy o tym w objawieniu 13 rozdziale. Zatem wolność obywatelska i religijna dobiegnie końca, a lud Boży stanie twarzą w twarz ze śmiercią. Bohaterami w czasie końca również są władza polityczna, pod symbolem smoka, władza religijna pod symbolem bestii, wierna resztka, 144 tysiące i wreszcie pośrednik, który się wstawia, który jest obrońcą swojego ludu, czyli kto? Jezus. Jezus Chrystus. Osią sporu ponownie będzie kwestia przykazań Bożych i oddawania czci. W książce Wielki Bój, strona 311, Ellen White napisała: końcowy bój pomiędzy prawdą a błędem to ostatnie starcie w długiej walce przeciwko prawu Bożemu. Obecne pokolenie jest świadkiem i uczestnikiem tego boju między przykazaniami ludzkimi a przykazaniami Bożymi, między religią Biblii a religią tradycji i oszustw. I tak jak za czasów Estery, będzie mieć miejsce sojusz władzy religijnej i politycznej. Kościół będzie doradcą religijnym państwa. Władcy zostaną oszukani, będą myśleć, że kler, duchowni, kaznodzieje mają na uwadze ich najlepsze korzyści. Będą próbowali wpłynąć na państwo, by pisało i egzekwowało ustawodawstwo religijne pod groźbą śmierci. Apokalipsy 17, rozdział, wersety 1 i 2. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał, mówi Jan, chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I tak jak on dziś Haman gniewał się na Mordochaja, któremu się nie kłaniał, tak w czasie końca
odstępczy świat chrześcijański będzie gniewał się na wierną resztkę, bo resztka nie będzie się kłaniać fałszywemu szabatowi. Oni przestrzegają i nadal będą przestrzegać prawdziwego szabatu i to razi tych, którzy święcą niedzielę. Prorocy i królowie, strona 3.8.7 i 3.8.8. Dzisiaj wrogowie prawdziwego kościoła widzą w niewielkiej wspólnocie zachowującej przykazanie sobotnie Mordochaja w bramie. Zobaczcie, są dzisiaj tacy, którzy patrzą na adwentystów właśnie jako na takiego Mordochaja, którzy zamiast kłaniać się współczesnym autorytetom religijnym poprzez oddawanie czci niedzieli, mówią nie, my będziemy wierni Bogu, będziemy obchodzić szabat. Szatan wzbudzi gniew przeciw mniejszości, która odmawia podporządkowania się powszechnie przyjętym zwyczajom i tradycjom. Zwyczajom i tradycjom. Nie ma mowy o przykazaniach Bożych. Ludzie na wysokich stanowiskach, cieszący się autorytetem, połączą się z nikczemnikami i przestępcami, radząc przeciwko ludowi Bożemu. Nie mając na poparcie swych twierdzeń, wyraźnego stwierdzenia, tak mówi Pismo Święte, nie mogąc się przeciwstawić obrońcom biblijnej soboty, uciekną się do ucisku jako ostatecznego argumentu. Aby zapewnić sobie popularność i głosy wyborców, ustawodawcy ulegną żądaniu wprowadzenia ustaw nakazujących świętowanie niedzieli. Jednak ci, którzy boją się Boga, nie mogą zaakceptować nakazu przeciwnego przykazaniu dekalogu. Na tym polu rozegra się ostatnia wielka bitwa odwiecznego boju między prawdą a kłamstwem. Nie zostaliśmy pozostawieni w nieświadomości co do tej kwestii. Dzisiaj, podobnie jak w czasach Estery i Mordochaja, Pan obroni swoją prawdę i swój lud. Argumenty wrogów ludu Bożego będą bardzo podobne do argumentów, jakie miał Haman przeciwko Żydom. Wielki bój, strona 316. Ludzie zachowujący biblijny dzień odpoczynku nazwani będą wrogami prawa i porządku. Oskarżeni zostaną o łamanie moralnych praw społeczeństwa, a także o to, że powodują anarchię i zepsucie oraz są powodem kary Bożej nawiedzającej ziemię. Sumienność tych osób będzie uważana za sprzeciwianie się, upór i znieważanie władzy. To jest bardzo podobne, co Haman powiedział królowi. I co zostanie ostatecznie uchwalone? Tak jak za czasów Estery. Dekret śmierci. Nie wymyślamy tu niczego, bo to zapowiada proroctwo. Apokalipsa 13, rozdział 15, wiersz. I dano mu, czyli zwierzęciu z ziemi, tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Czyli ten posąg, czy też raczej obraz albo wizerunek zwierzęcia czy bestii, to odwzorowanie tego, co było w średniowieczu. Gdy Kościół nakazywał władzy cywilnej, co ma robić, a kto się nie dostosuje, to ostatecznie, jak czytamy, czekała go kara śmierci. I to jest bardzo ciekawe, bo Ellen White dalej wyjaśnia. Prorocy i królowie, strona 387. Dekret, który ostatecznie zostanie wydany przeciwko reszcie ludu Bożego, będzie bardzo podobny do wydanego zarządzenia przez Achaszwerosza przeciwko Żydom. Co to znaczy, że będzie bardzo podobny? Dekret zostanie uzyskany od władz politycznych za pośrednictwem władz religijnych. Dekret zostanie spisany, dekret zostanie opatrzony datą, dekret będzie uniwersalny, będzie się wydawało, że nie ma ucieczki. Bezbożni będą gotowi na ten dzień. Zatem dla ludu Bożego nastanie czas wielkiego ucisku, tak jak było za dni Estery. Ale nie będziemy wtedy sami. Będziemy bez pośrednika, ale nie będziemy bez obrońcy. Księga Daniela, rozdział 12, wiersz 1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę. Kto to jest? Chrystus. Który jest orędownikiem synów swojego ludu. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud. Każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. Będzie ucisk, ale Chrystus powstaje, aby obronić swój lud. Jak pamiętacie, gdy Haman przedstawił królowi plan zagłady Żydów, zasiedli do picia wina. Kościół i państwo do dziś piją to wino. Już niedługo odbije się im ono czkawką. Czytaliśmy już o tym winie w 17 rozdziale, ale przeczytajmy jeszcze z 14 rozdziału, z poselstwa drugiego anioła. 14:8. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie winy czym? Winem szaleńczej rozpusty. Może kolejny cytat z ducha proroctwa. Ze skarbnicy świadectw, tom drugi, strona 260. Babilonem są upadłe kościoły. Babilon szerzy trujące nauki. Podaje wino błędu. To wino błędu zmieszane jest z fałszywymi naukami, takimi jak na przykład o wrodzonej nieśmiertelności duszy, wiecznej męce występnych,
zaprzeczeniu praistnienia Chrystusa przed Jego narodzeniem w Betlejem, a w końcu uznanie i wyniesienie pierwszego dnia tygodnia ponad święty Boży Dzień Odpoczynku. Te i pokrewne im błędy przedstawiają światu rozmaite kościoły. Ale pamiętacie, że za dni Estery zostały otwarte księgi i dobre uczynki Bożej resztki w osobie Mordochaja w tamtym przypadku zostały ujawnione i wynagrodzone, prawda? W czasie końca również odbywa się sąd i również otwarte są księgi i jest przygotowana nagroda dla wiernych. Apokalipsa 14:7 i 22:12. To jest poselstwo pierwszego anioła. Bójcie się Boga i dajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Księgi zostają otwarte. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. I 22:12 Jezus mówi, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Gdy Estera szła do króla, zmieniła szaty na królewskie. Jezus uczyni podobnie, gdy przyjdzie po raz drugi. List do Hebrajczyków mówi nam, że Jezus służy teraz jako nasz arcykapłan, więc nosi szaty kapłańskie. Jednak 19 rozdział Apokalipsy mówi, że Jezus, gdy przyjdzie, będzie ubrany w szaty królewskie. Więc logiczny wniosek jest taki, że w międzyczasie będzie musiał się przebrać. Doświadczenia i widzenia, strona 207. Potem widziałam, jak Jezus zdjął kapłańskie szaty i przywdział odzienie królewskie. Na głowie miał wiele koron, korona na koronie, otoczony zastępami aniołów, opuścił niebo. A czy pamiętacie, co oznacza imię Estera? Gwiazda. A przecież Jezus sam siebie nazywa gwiazdą. Apokalipsa 22:16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam o zborach. Jam jest korzeń ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Estera i Mordochaj byli blisko spokrewnieni, prawda? Jezus jest najbliższym krewnym swojego ludu. O tym mówi Ewangelia Jana 1,14, Hebrajczyków 2,11. Stał się naszym krewnym, gdy przyjął ciało człowieka. Sprawy Jezusa są zespolone ze sprawami jego ludu. On kocha swój lud. Kiedy Jezus cierpiał w Getsemane i umarł na krzyżu, nie mógł widzieć więcej niż bramy grobu. Ale jego postawa była taka jak Estery. Jeśli zginę, to zginę. Ale teraz powstanie, aby bronić swojego ludu za wszelką cenę. To nie jest stawiennictwo za grzech, to jest stawiennictwo za fizyczne życie jego ludu. Ostatecznie doprowadzi do tego, że tuż przed jego powrotem, gdy bezbożni będą planowali zabić wierne dzieci Boże, role się odwrócą, tak jak było za dni Estery. Królowie ziemi, oszukani przez moce religijne, obudzą się i zrozumieją, że zostali oszukani. Odtąd nie będą już wspierać odstępczego kościoła, ale będą dążyć do jego zniszczenia. Zapowiada to proroctwo. Apokalipsa 17:16. A 10 rogów, czyli królowie ziemscy, które widziałeś i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jeść jej będą i spalą ją w ogniu. Dla niepokutujących nie będzie łaski, podobnie jak nie było łaski dla Hamana, ponieważ wzgardzili łaską, gdy była im oferowana i prześladowali lud Boży. Na przykład w opisie trzeciej plagi czytamy takie słowa. 16 rozdział Apokalipsy, wiersze od 4 do 7. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki źródła wód, przemieniły się w krew i słyszałem anioła wód mówiącego, sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest, któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia tak, że krew zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił, tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy. Zatem duchowni, którzy zachęcali bezbożnych do wytracenia ludu Bożego, zginą tak jak Haman od broni, jaką przygotowali do wykonania swojego planu. Kolejny cytat, Wielki Bój, strona 338. Ci, którzy ich najbardziej podziwiali, teraz najgorszymi słowami ich przeklinają. Te same ręce, które niegdyś wieńczyły ich wawrzynami, podnoszą się teraz ku ich zgubie. Miecze, których niegdyś używano do zgładzenia ludu Bożego, teraz są skierowane przeciw najgorszym wrogom, wiernych Bogu. Aniołowie przybędą ludowi Bożemu na pomoc wraz z Chrystusem, podobnie jak działo się za dni Estery. Apokalipsy 19:14. I szły za nim, za Jezusem, wojska niebieskie, kto to jest? Aniołowie. Na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior, tak? I gdy walka dobiegnie końca i nie pozostanie nikt, kto podniósłby rękę przeciwko ludowi Bożemu, nastanie czas wielkiej radości. Dalej 19 rozdział, wiersz od 5 do 9. A od tronu rozległ się głos,
mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos liczego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan nasz, Bóg nasz, Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nadeszło wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Dano jej przybrał oblec się w czysty lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. Wierzę osobiście, że to będzie nasze takie własne, wieczne Purim. Szczególnie jeszcze po tysiącleciu, gdy będziemy zażywali wiecznej i nieustannej radości z powodu zbawienia i wyzwolenia od zagłady. Bo tym właśnie był Purim. Radość z powodu tego, że Bóg wybawił swój lud. I to jest to, co czeka nas w wieczności. Dlaczego Bóg dał nam opis wydarzeń czasu końca za pomocą opowieści? Księga Objawienia używa symboli do opisywania wydarzeń czasów końca. A prorockie opowieści, takie jak Księga Estery, rozszyfrowują symbole w języku faktów. Ponadto opowieści mówią nam, że Bóg wyzwolił swój lud w przeszłości, dlatego nie możemy mieć wątpliwości, że wyzwoli nas w przyszłości. W ten sam opatrznościowy sposób, ale na większą skalę. Ostatni cytat na dzisiaj. Ellen White zrozumiała tę zasadę, gdy powiedziała, teraz zacytuję, Wybrane poselstwa, tom 3, strona 136. Przeglądając naszą minioną historię, krążąc wokół każdego kroku postępu do naszej obecnej pozycji, mogę powiedzieć: chwała Bogu. Gdy widzę, czego Bóg dokonał, jestem pełna zdumienia i zaufania do Chrystusa jako przywódcy. Nie mamy czego się bać o przyszłość, chyba że zapomnimy drogę, jaką Pan nas prowadził i Jego nauczanie w naszej minionej historii. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, jak Bóg nas prowadził i że obiecał być z nami również w tych najtrudniejszych czasach, jakie są przed nami. Jeśli pragniemy postanowić sobie, że w chwili próby będziemy wierni jak Mordochaj, to już teraz dołóżmy wszelkich starań, aby nie stawiać Duchowi Świętemu żadnych przeszkód w kształtowaniu naszego charakteru na obraz Jezusa. Jeśli pragniesz, aby Chrystus przez swego Ducha pomógł Ci przygotować się na te czasy, które są przed nami, na czas ucisku, na Jego powtórne przyjście, to powstań i pomódlmy się o to. Dobry nasz Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za Księgę Estery i to, co z niej wynika, za historię święta Purim i za to, że Ty obiecałeś nam wybawienie od trudności i wieczną radość, kiedy przyjdziesz po raz drugi. Lecz teraz pomóż nam być Tobie wiernymi, niezależnie od okoliczności, abyśmy wzrastali na podobieństwo Chrystusa i abyśmy mogli być Tobie wierni po wszystkie czasy. Jak mówią słowa pieśni, chcemy o Chryste do śmierci być Twoi i chcemy, abyś Ty nas wzmacniał. Oddajemy się w Twoje ręce, dziękując Ci za wysłuchanie tej modlitwy i za Twoje obietnice. W imieniu Jezusa.